Wywiad z Andrzejem Łobaczewskim, autorem książki Ponerologia polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych. Jest to najmozolniej toczący się wywiad i najmniej klejąca się rozmowa, jaką kiedykolwiek tłumaczyłem i z której najmniej wynika. Andrzej Łobaczewski, urodzony w 1921 roku, miał podczas tego wywiadu około 84 lata i bardzo słabo władał angielskim. Sam mówi pod koniec, że mało wiemy o tym zagadnieniu, ponieważ badania były zawsze utrudniane. Jest to bodajże jedyny zarejestrowany wywiad z Andrzejem Łobaczewskim. Mimo to, pomysł, że przyczyn zła można szukać w zaburzeniach umysłowych osób na pozycjach władzy, zainspirował i mnie do głębszych poszukiwań. Ale esencją tego wywiadu jest tylko zalążek myśli, wskazanie kierunku. Kiedyś porozmawiamy sobie o tym szerzej. Pewnego dnia otrzymaliśmy pocztą rękopis napisany przez Andrzeja, zatytułowany Ponerologia polityczna. Manuskrypt ten okazał się brakującym elementem w naszym rozumieniu tego, jak działa świat. Dziś omówimy książkę Andrzeja i jego idee. Czy mógłby Pan podzielić się z nami kilkoma informacjami o sobie i co skłoniło Pana do studiowania psychologii? Pierwotnie byłem człowiekiem o wykształceniu technicznym. Zarabiałem na życie jako konstruktor systemów grzewczych. Dzięki temu wolno mi było studiować. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tamtym czasie stary przedwojenny profesor wciąż jeszcze nauczał. Został zwolniony podczas ostatniego roku moich studiów i wymieniony przez tak zwanych komunistów. Więc zostałem wykształcony jeszcze przez tych mądrych profesorów. Dlaczego porzucił pan konstruowanie systemów grzewczych i poszedł na psychologię? To było powiązane z moimi problemami rodzinnymi, ponieważ miałem bardzo pogmatwane problemy z moim dzieciństwem. I zależało mi, aby to wszystko zrozumieć. Pomysł zostania psychologiem narastał we mnie stopniowo właśnie w czasie wojny. Jak spędził pan wojnę? Co pan wtedy robił? Nasza posiadłość znajdowała się z dala od dróg i większych miast. I była w takim stanie, że widywaliśmy tam Niemców bardzo rzadko. A więc po wojnie rozpoczął pan studia psychologii. Jak wyglądało pańskie wprowadzenie do kwestii psychopatii? To przyszło w ostatnim roku moich studiów wraz z obowiązkowymi naukami marksistowskimi. Gdy uczestniczyłem w referacie z tej dziedziny prowadzonym przez pewnego psychopatę, byliśmy zmuszeni do słuchania i w ten sposób mogliśmy studiować jego psychopatyczną osobowość. Czy mógłby pan opisać, jaki efekt miało to na studentów? Efekt był traumatyzujący dla wszystkich. Dla wszystkich słuchaczy był traumatyzujący, ale w różnym stopniu. Większość studentów zdawała się być odporna. Ale niewielka część uczniów poddała się indukcji tego profesora.
Zaczęli myśleć jak on. Przestali być mili. Ich poglądy się zmieniły. Nazwałem to transpersonifikacją. Możliwe, że nie byłem pierwszym, który użył tego sformułowania. Ktoś na uniwersytecie używał już tego wcześniej. I to stało się początkiem studiowania tego całego systemu. Na początku było wiele osób, które próbowały zrozumieć ten problem. Ale to nie było proste, dla mnie również nie, aby znaleźć odpowiedni materiał badawczy. Pan opisuje w książce, że tam była grupa studentów, którzy byli pańskimi kolegami. I pan był w klasie i zauważył pan, że coś się dzieje, ale nie wiedział pan, co to jest. Dopiero gdy wychodziliście poza zajęcia i szliście razem w góry i od tego uciekaliście, to można było zacząć mieć bardziej obiektywne spojrzenie i wspólnie dyskutować o tym, co się dzieje. Gdy zaczęły się te badania psychopatologii i osobowości psychopatycznych, ponieważ było to bardzo dobrą obroną własnej osobowości. To studiowanie psychopatycznej osobowości profesora dostarczało pewnej mentalnej higieny dla nas. Później opisuje pan w swojej książce, że aby zgłębić swoje zrozumienie, poszedł pan do bibliotek i zobaczył pan, że wszystkie teksty dotyczące psychopatologii zostały usunięte. Tak, z biblioteki? Wszystkie biblioteki zostały przeszukane z powodu takich tekstów. W naszym departamencie mieliśmy własną bibliotekę. Tam usunęli wszystkie pozycje. I jaka była pańska reakcja, gdy poszedł pan do biblioteki i zauważył, że książki zostały usunięte? No taka, że nie mogłem ich już używać. To było szokujące, bo na początku tych czasów ludzie nie mogli zrozumieć tego systemu. Większość społeczeństwa polskiego zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje w Związku Sowieckim. Wyglądało na to, że ten system jest zupełnie inny od naszych wyobrażeń. Ten system, który wprowadzili w Polsce, tak? Różnił się od pańskiego wyobrażenia o tym, jaki system istniał w Związku Radzieckim. Tak, był zasadniczo inny. W jaki sposób był inny? Ponieważ wyglądał dziwnie i był trudny do zrozumienia. Tam było wiele problemów. Dlaczego tacy przyzwoici ludzie zmienili nagle swoje poglądy? I zaczęli podążać za tymi oszalałymi, krwawymi autorytetami. Dlaczego? A dlaczego nie ja? Dlaczego nie inni? Dlaczego większość nie poddała się temu systemowi? Jaką odpowiedź znalazł pan na pytanie, dlaczego pan nie został przez to dotknięty lub zainfekowany? Te odpowiedzi przyszły po latach badań, refleksji i dyskusji. Piszę o tym w książce. To nie było łatwe. Miał pan przyjaciół wśród studentów, którzy zostali przez to dotknięci? Tak, tak. I jaki rodzaj zmian zauważył pan u nich po tym,
jak pojawił się ten nowy profesor? Oni się psychologicznie uzależnili od tego profesora. Oni ukrywali skutki indukcji psychologicznej, indukcji psychopatologicznej. Zjawisko znane psychiatrom od wielu lat. Indukcja psychopatologiczna. Mógłby pan bardziej szczegółowo opisać, co się za tym kryje? Bo wielu ludzi, którzy nas oglądają, nie zna tego terminu. Ich osobowość podporządkowuje się sposobowi myślenia, sposobowi odczuwania tego profesora. A więc dochodzi do zmian osobowości? Tak, to jest zmiana osobowości. A więc ludzie, którzy wcześniej byli normalni, stawali się tymi komunistycznymi ekstremistami? Byli bardzo dogmatyczni w swoim myśleniu? Niektórzy stawali się bardzo zdogmatyzowanymi, radykalnymi członkami partii komunistycznej, a niektórych usuwano. Ponieważ ten stan indukcji nie był permanentny. To było bardzo powszechne podczas sowieckiego reżimu, że ludzie, którzy na początku byli bardzo zaciekłymi komunistami, później się wycofywali i stawali się łagodni i dobrzy dla społeczności. Tylko ci ludzie, którzy urodzili się psychopatami, zaciekle trzymali się tego systemu. Wszystkich takich nauczycieli tych doktryn łączyła tego samego rodzaju psychopatia. Psychopatia esencjalna. Ale ci inni ludzie, którzy tylko przez pewien czas poddawali się wpływowi, czy byli oni tym, co opisuje pan w książce jako charakteropaci albo schizoid? Krótko wytłumaczę. Charakteropatyczny to termin łączący słowa charakter i patyczny w celu opisania określonego stanu psychicznego lub cechy. Odnosi się do osób, które wykazują zaburzone lub dysfunkcyjne cechy charakteru, często kojarzone z psychopatią lub zachowaniami aspołecznymi. Charakteropatyczny może być używany do opisania osób, które przejawiają wzór uporczywej manipulacji, oszustwa, braku empatii i lekceważenia praw i dobra innych. Nie, ponieważ większość osób charakteropatycznych nie była zwolennikami systemu. System opiera się na dziedziczonych, przenoszonych nieprawidłowościach. Ale większość ludzi z różnymi urazami i uszkodzeniami mózgu cierpiała znacznie bardziej niż normalni ludzie. Rzeczywiście było ich mniej niż komunistów, bo bardziej cierpieli, ponieważ mieli dwa problemy. Był pewien odsetek ludzi z nieprawidłowościami charakteropatycznymi, którzy nie poszli do komunistów i nie stali się tacy zapalczywi? Tak, oni generalnie grawitowali w kierunku komunistów. Tu panowie się chyba nie do końca zrozumieli, wydaje mi się. Ogólnie w genezie zła grali oni ważną rolę. Ci ludzie, to jest problem dla rodzin, to jest problem dla indywidualnych ludzi.
Są oni bardzo uciążliwi dla społeczności i wyrządzają wiele zła, ale nie ciągnęło ich do tego systemu nazywanego komunistycznym. Ale to zło, które oni kreowali wewnątrz społeczności, robili to po to, aby wspierać komunizm w jakiś sposób. Zwykle dołączali do partii i tworzyli bardziej liberalne skrzydła. Czasami byli oni przydatni dla społeczności, ponieważ pośredniczyli między społecznością zwykłych ludzi a systemem. Umieli porozumiewać się i z systemem, i z normalnymi ludźmi. W Polsce są liczby, ale pan Andrzej mógł też mieć na myśli, że w Polsce byli też inni, others, numbers, coś takiego. They had a special function in this system. Because pełnili w tym systemie specjalną funkcję, ponieważ dla normalnego człowieka rozmowa z tymi tak zwanymi komunistami była bardzo, bardzo nieprzyjemną sytuacją. Ich było wszędzie pełno. Byli dla ludzi, tu niezrozumiałe, bili po twarzy i tak dalej. Ci ludzie pośredniczyli między nimi a nami. A więc bez tej grupy pośredniczącej ten system by nie przeżył? Tak, bez tej grupy pośredniczącej systemowi ciężko byłoby przeżyć, ponieważ liczba tych patologicznych fanatyków była zbyt mała. W grupie kolegów, którą pan miał na uniwersytecie, ci, którzy się opierali, pozyskiwali odporność poprzez rozmowy o tym, co się dzieje wokół. Czy inni kontynuowali badania w tej dziedzinie po tym, jak pan opuścił uniwersytet? Nie, z moich kolegów nikt. Ponieważ te badania zostały zainicjowane przez starsze pokolenie. Przez pokolenie naszych profesorów. Przez tych, którzy posiadali wiedzę i rozumieli, co się dzieje. Tak, to zaczęło się od nich. Ale oni też komunikowali się z innymi naukowcami z Węgier i z innych krajów. Nawet ze Związku Radzieckiego. To byli starsi psychologowie z wcześniejszego pokolenia. Więc żaden z nich już nie żyje. W Polsce to był profesor Błachowski z Poznania. On został zamordowany. Rozpoznano, że był w to zamieszany i zamordowano go. Był najpierw aresztowany, pozostawiony w domu i tam umarł. Jeden węgierski profesor został potraktowany w taki sam sposób. Inni otrzymali paszporty. Tamci nie wiedzieli, że ja również byłem w to zamieszany. Nie mieli żadnych informacji. I pan kontynuował te badania, jak już nie był pan na uniwersytecie? Tak. Kontynuowałem tę pracę, aby ją dokończyć. Aby ją na tyle uporządkować, aby dała się przeczytać.
Przynajmniej to było moim dziełem. Jest tak, jak piszę. Nie jest możliwym, aby rozróżnić teraz, co pochodzi od jakiej osoby. W pojęciach polskiej populacji, ponieważ reżim został nałożony z zewnątrz, zawsze było jasnym dla ludzi, że była to obca rzecz, tak? Tak, ponieważ przypominało to czasy sprzed I wojny światowej, gdy Polska była pod rozbiorami pomiędzy trzema imperiami. I to dla mniejszości było systemem obcego pochodzenia i rosyjskim systemem. Tak odczuwali to przeciętni ludzie i system był też rosyjski. On był, nie jestem pewien, autarkiczny. Jak mówił Stalin, ja teraz jestem carem. Tu po rosyjsku. Ja teber car. And so what were the relations among... Jak wyglądały relacje pomiędzy normalnymi ludźmi w tym systemie? Yes, in beginning this relation among normal people was disrupted completely. The people have been... Tak, więc na początku relacje pomiędzy normalnymi ludźmi zostały kompletnie zaburzone. Ludzie od samego początku przestali sobie ufać. Społeczność normalnych ludzi zaczęła się dzielić. System stawał się coraz bardziej stabilny. Became fixed, more fixed, yes? Mm-hmm. And the people recovered, and finally the people spoke. Na koniec ludzie rozmawiali między sobą. Even the people who met themselves outside. Tu rozmowa staje się niezrozumiała i nie za bardzo wiadomo, do czego się pan Andrzej odnosi. Przypuszczam, że pan Andrzej nawiązuje jeszcze do Stalina i do tego, że o Stalinie wszyscy musieli mówić dobrze, nawet ci, których krzywdził. A czy ci ludzie, którzy wiedzieli, co się dzieje, byli w stanie w jakiś sposób pomóc uodpornić innych? Tak, starali się przede wszystkim chronić dzieci. W jaki sposób starali się je chronić? No, tłumaczyli im, że jest to system obcego pochodzenia i że jest to szaleńczy system. Mówili, że nie jest to żaden komunizm, tylko kukunamunizm. W książce proponuje pan, aby odejść od badania zła w sposób moralistyczny, a zacząć badać je w sposób naukowy. Tak. Mógłby pan wytłumaczyć, w jaki sposób rozpoznawanie psychopatii pomaga nam przenieść badania z fundamentu moralnego na fundament naukowy? Otrzymałem zapytania, aby poprowadzić pewne badania dotyczące psychopatii. Nie powiedziano mi, jaki był cel całości programu badawczego. Poproszono mnie jedynie, abym wykonał pewne badania z dziedziny psychopatii. I je wykonałem. Jednak natychmiast zrozumiałem, co jest celem. Pamięta pan, kto panu zlecił te badania?
Nie wiem, nie pamiętam jego nazwiska. Był młodszy ode mnie, ale nie pamiętam, jak się nazywał. To było wtedy tak, że ludzie byli nadal ostrożni. A ja miałem doświadczenie z konspiracji z czasów pod Niemcami. Lepiej nie znać nazwisk. Nie znać nazwisk swoich słuchaczy. Bo gdyby cię aresztowali, to ich rzeczywiście nie znasz. Był pan aresztowany? Trzy razy. Bałem się zostać aresztowany po raz czwarty. To były bardzo niemiłe sytuacje. Co się działo, gdy był pan aresztowany? Kiedy zdarzyło się to po raz pierwszy? Tu również ciężko zrozumiałe. Pan Andrzej tłumaczy, że brał udział w zrywaniu czerwonych banerów z przyjaciółmi i gdy jeden zerwał baner i podał mu, każąc go zniszczyć, pan Andrzej powiedział, aby sam go zniszczył i wtedy zostali aresztowani. To była bardzo ciężka sytuacja. Żadnej możliwości powiedzenia czegokolwiek. Wszystkie protokoły pisane przez nich. Mogli pisać, co im się podobało. Wsadzili mnie nawet do takiego wodnego bunkra, znanego jako wanna albo cela wanny. I była tam woda na podłodze, a sufit był tak nisko, że nie można było stać. Nie było tam, tu niezrozumiałe. I była to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo mogła doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Jak długo pan tam przebywał? Jeden tydzień. Potem przeniesiono mnie do normalnego więzienia. W końcu zamknęli sprawę. Nie mogli z tego zrobić sprawy sądowej, bo mógłbym wtedy powiedzieć, co się dzieje. W swojej książce opowiada pan, że gdy był pan aresztowany po raz trzeci, czyli ostatni, sytuacja się zmieniła. Tak. Ludzie zaadaptowali się do sytuacji. Musieli się zaadoptować. Jednak teraz wyłania się problem, jak się zaadoptować. Niektórzy tego nie potrafią. I wielu ludzi zaadaptowało się do tego patologicznego systemu do tego stopnia, że readaptacja jest niemożliwa. Czasami są za starzy, aby zacząć znowu myśleć jak normalni ludzie. I to jest problemem w Polsce dzisiaj i w innych krajach Europy Wschodniej? To jest problemem w Polsce i w innych postkomunistycznych krajach. Normalna osoba musi się zaadoptować do systemu, ponieważ musi żyć w tych warunkach. A wpływ tej patologicznej materii wdrukował się w ludzkie umysły. Wielu takich ludzi nie było w stanie oprzytomnieć i wrócić do normalnego świata.
Mm-hmm. Was there a moment when you began to feel that the tide had turned? A czy był taki moment, gdy odczuł pan, że trend się zmienia, że ludzie zaczęli odzyskiwać swoje życie i zauważył pan, że ten patokratyczny system zaczął się zapadać? W tym czasie byłem już w Ameryce. A z drugiej strony oceanu wiele problemów nie jest dostrzegalnych. Czasem źle rozumieliśmy sytuację w Polsce. Czy w Polsce nadal są psychopaci u władzy? Nadal są. Oni zmieniają swoje poglądy bardzo łatwo. Nagle wszyscy stali się bardzo pobożni. I mówią, że Matka Boska daje im pieniądze. I ogarnęli dobrze, jak żyć, nie pracując. W czym są zresztą bardzo dobrzy. A klasa wyższa przeszła bardzo szybko z komunizmu na kapitalizm. To jest kluczowe, aby zrozumieć ten system, ponieważ dla nich ideologia była niczym, nic nie warta. Oni mieli swoją własną, tajną ideologię. Niezrozumiałą dla normalnych ludzi. Powiedziałby pan, że dzisiaj w Polsce nadal trwa patokracja? Ta patokracja w Polsce stopniowo zanika. Jest to proces, który potrzebuje czasu. Niektórzy z tych ludzi wymierają. Młodzi ludzie posiadają dzisiaj duże fabryki przy wsparciu starych banków. Oni są bogaci. Nagle stali się kapitalistami. Zwykli ludzie są biedni. Partie normalnych ludzi nie mają pieniędzy na propagandę, a tamci mają wiele pieniędzy i dostają dodatkowe pieniądze z zagranicy. A ma pan nadzieję, że z czasem ta społeczna choroba musi zostać pokonana stopniowo, bo społeczeństwo jest permanentnie chore. A czy myśli pan, że są jakieś społeczności gdziekolwiek, które nie są chore? Są jakieś zdrowe społeczności na świecie w ogóle? No nie, ponieważ nie ma społeczności na świecie, w których nie istnieliby psychopaci. Oni są inni od normalnych ludzi i oni marzą, aby narzucać swoje zasady w każdym kraju. Marzą o tym, aby inni ludzie pracowali, a oni będą wtedy żyć w bogactwie. To jest ich główną ideą, ponieważ oni są mizernymi pracownikami w każdym środowisku. Główną ideą jest żyć na koszt tych zwykłych, głupich ludzi. To jest ich główna idea.
W pańskiej książce Ponerologia polityczna dyskutuje pan cykl historyczny. Ach, cykl historyczny, tak. Pan mówił, że gdy pisał pan książkę, a to było już ponad 20 lat temu, twierdził pan, że Stany Zjednoczone są na początku tego cyklu, który zaczynał się w Europie w latach 20. Szczytem histeryzacji, tu niezrozumiałe, zakładam, że chodzi o histeryzację, histeryzation, mało popularny wyraz, więc jeśli się nie mylę, to krótko wyjaśniam. Słownik języka polskiego PWN przekierowuje nas z histeryzowania do histerii, a histeria to 1. Nerwica objawiająca się między innymi nadmierną emocjonalnością, 2. Bardzo gwałtowna i przesadna reakcja uczuciowa, 3. Atmosfera podniecenia, niepewności i lęku. Ale bardziej pasuje tutaj cytat z książki od Kępiński Antoni 1988, Psychopatie, wydanie 2, Warszawa, PZWL. Cytuję. W świetle przedstawionych obserwacji styl histeryczny byłby bardziej pierwotny. W pewnej mierze występujący już w świecie zwierzęcym, a u człowieka pojawiający się szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrożeniach, w których człowiek czuje się bezradny, w nawiasie histeryzacja. Styl ten jest na ogół dowodem pewnej niedojrzałości emocjonalnej. W hierarchii wartości najważniejsze staje się hasło przetrwać za wszelką cenę. A więc wracając. Szczytowym momentem histeryzacji w Europie był przełom stuleci XIX i XX wieku. Myślę, że szczytowy moment histeryzacji w Ameryce był około roku 1980, gdy mieszkałem już w Stanach. Teraz Ameryka idzie do góry w tej sinusoidzie. Ta teoria nie jest taka nowa. Jeden z moich profesorów od psychiatrii był ekspertem od tych cykli. Ale to był mój pomysł, że wielki kryzys nadchodzi ćwierć wieku po tym, jak sytuacja się polepsza i ludzkie umysły wychodzą z tego histerycznego stanu. To jest moment, gdy nadchodzi najgorszy kryzys. Nie w momencie najwyższej histeryzacji, ale około 25 lat później, albo 15 lat później, albo coś takiego. A więc gdyby ten punkt szczytowy dla Stanów Zjednoczonych był w roku 1980, to 25 lat później to jest czas, w którym właśnie jesteśmy. Czy jest to zatem teraz ten niebezpieczny moment? Tak, to jest ten niebezpieczny moment. To jest mój pomysł. Widzieliśmy w XX wieku pierwszą wojnę światową, po której na Niemcy założone zostały bardzo surowe warunki, które umożliwiły dojście do władzy Hitlera 1933. Jakby pan opisał Hitlera? Jakim rodzajem typu patologicznego był Hitler? Problem psychopatologii Hitlera jest raczej pogmatwany, ponieważ należy ona do dziedziczonych psychopatologii, które są mieszane. Troszeczkę esencjalnej psychopatii, troszkę innej. One mogą współistnieć wewnątrz jednej osoby. To jest trudne do przeanalizowania, ale on był urodzonym psychopatą. Ja przypuszczam, że nasza wiedza in
Na temat wszystkich tych problemów, a szczególnie problemów psychopatii, jest niewystarczająca, aby rozwiązać wiele problemów. Nie posiadamy wiedzy o biologicznej naturze psychopatii. Nie mamy wiedzy o dziedziczeniu. Nie mamy wiedzy o dziedziczeniu innych rodzajów psychopatii. Bo my mówimy teraz o esencjalnej psychopatii, ale mogą być jeszcze inne rodzaje. Nasza wiedza jest zbyt uboga, ledwo wystarczająca, aby zrozumieć problem makrospołeczny, ale nie, aby rozwiązać indywidualne problemy. A postęp w badaniach na tym polu jest konieczny, ponieważ otwiera drogę do rozwiązania problemu totalnego. Każdy badacz tego problemu powinien być wspierany. Myślę, że tylko solidna, naukowa baza może doprowadzić do rozwiązania tych problemów dla prawników, dla historyków, dla teologów. To jest ciężkie do zaakceptowania, gdy zaczniesz dokładnie czytać Nowy Testament, znajdziesz coś, co jest zgodne z naszą postawą, a nie z ich postawą. W mojej opinii, ci ludzie, którzy powodują zło, czynią to na skutek uszkodzenia mózgu. Atrofii niektórych ośrodków. To może być zredukowane poprzez zabieg medyczny. Na przykład uszkodzenie pól przedczołowych, kiedy Stalin był u władzy, zostało zredukowane przez lekarzy u noworodków do 1/5 tego, co było przed wojną. Przypadki, jakie napotykamy dzisiaj, są lżejsze. One również powodują problemy, ale nie tak niebezpieczne. To są dowody na to, że można zrobić znacznie więcej. I są ludzie, którzy wspierają tych głównych psychopatów, jak pan opisywał to w Polsce. Ci, którzy pośredniczą pomiędzy właściwymi psychopatami a normalnymi ludźmi. Ale jeśli redukuje się populację, to zostaje coraz mniej i mniej ludzi, którzy są w stanie oferować wsparcie. Tak. Moim pomysłem byłoby propagowanie takiej eugenicznej moralności, że jeśli jestem mentalnie i fizycznie zdrowy i silny, to moim obowiązkiem jest posiadać dzieci, tak? Aby podsumować to, co pan mówi i to, co pan pisze w książce Ponerologia polityczna, mamy kwestię zła, na którą patrzymy od tysiącleci w określeniach moralnych i oceniamy ludzi jako złych lub dobrych. A pan mówi, że jest bardzo mały odsetek ludzi,
who are like crocodiles, którzy są jak krokodyl lub jak kot bawiący się myszą, to jest to, czym oni naprawdę są. Oni nie potrafią być czymś innym. Nie możemy ich oceniać w tych samych kategoriach moralnych, jakich używamy w odniesieniu do nas samych. Musimy zrozumieć, kim oni są i musimy im pomóc i odizolować ich od normalnych, od pozycji władzy w normalnym społeczeństwie. Tak, aby normalne społeczeństwo, normalni ludzie mogli decydować sami o sobie i pomagać tym, którzy nie są jak my. Tak, nadużywanie moralistycznych określeń w tej materii jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne. My moglibyśmy myśleć w kategoriach obiektywnych i nie używać określeń moralnych, ponieważ określenia moralne należą do zdrowego rozsądku, a nie do naukowego sposobu myślenia. Chcielibyśmy podziękować Andrzejowi Łobaczewskiemu za bycie tutaj z nami i odbycie tej dyskusji. I sugerujemy, aby wszyscy zaczęli się interesować psychopatią i przeczytali książkę Andrzeja Ponerologia polityczna. Myślimy, że to jedyny sposób, aby dojść do zrozumienia i zdobycia wiedzy na temat psychopatów i jak ze sobą współpracują. To jedyna droga, abyśmy mogli kreować przyszłość dla naszych dzieci i naszych wnuków. Czytał i tłumaczył BALT TV. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.